Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszańskie Forum. Witam moich gości. Jan Krawczuk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Marcin Waszkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jerzy Zaroda, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panowie i Państwo, 27 lutego na Politechnice Koszańskiej odbędzie się konferencja naukowa. Ona będzie poświęcona rozwojowi regionu. Chcę dzisiaj troszkę z Panami o tym porozmawiać, ale zacząć chcę od zupełnie czasów zamierzchłych. Mianowicie chcę zapytać Panów, jaki był kształt województwa i pomysł na jego rozwój przed reformą administracyjną, czyli 99 roku. To jest mniej więcej 10 lat po transformacji, kiedy próbowaliśmy jakoś tą nową rzeczywistość ogarnąć. Czy można powiedzieć, że byliśmy jakimś województwem, mieliśmy jakąś specyfikę? Jan Krawczuk. Specyfikę wyznacza samo położenie, kwestie tutaj geograficzne, na pewno ono to jest determinujący czynnik. To województwo wcale, kiedy się przyłożyło pewne, chodziło o wskaźniki makroekonomiczne, województwo koszalińskie tych lat jeszcze 80. wcale nie było takie najsłabsze, jak starano się nam mówić, że to jest zdecydowanie najsłabsze województwo. I właśnie tymi czynnikami makroekonomicznymi można było spokojnie to scharakteryzować. Oczywiście, gdybyśmy popatrzeli jeszcze, kiedy przed naszymi poprzednikami, jeszcze kiedy tutaj powiedzmy ten żywioł germański tutaj był, niewiele tu się zmieniło. Tereny rolne, lasy dominują, to wyznaczało w sposób... Woda, oczywiście, to wyznaczało w sposób taki zasadniczy i do dzisiaj, pomimo, że możemy... Świat się zmienił, to minęło powiedzmy już dziesiątki lat, także nowe gałęzie wchodzą, nowe technologie, zupełnie to, co było naszą dumą, powiedzmy FUP, Kazel i inne zakłady, one nie istnieją dzisiaj, bo wszystko poszło do przodu, technologie się zmieniły, ale tamto województwo, na pewno ja osobiście, ja nie wiem, no tu kolega to jest za młody, żeby, ale ja wtedy jako 20-parolatek byłem z tego województwa dumny, ono mnie wychowało, miasto Koszalin było moim miastem, tu się uczyłem, tu pracowałem. I dla mnie to było bardzo istotne. Dzisiaj po tej reformie, to jest 20 lat minęło, z przykrością trzeba patrzeć, że wszystkie instytucje rangi wojewódzkiej zostały wyprowadzone z tego miasta. Praktycznie ze dwie zostały tam, dwie, trzy. A status miasta, czy ono jest powiatowe, czy województwie, rzeczywiście to jest kapitalne znaczenie. To jest czynnik miastotwórczy, to jest czynnik wojewódzkotwórczy. I tutaj my straciliśmy bardzo dużo. No bo teraz jest taki dobry moment na takie podsumowanie, bo tak, z jednej strony minęło 30 lat od transformacji, z drugiej strony 20 lat od reformy administracyjnej i przez te 30 lat dużo się zmieniło. Ja pamiętam przed reformą administracyjną właściwie mówiło się o tym, że jesteśmy województwem PGR-owskim. A bo dominowały PGR-y tutaj, nie tylko u nas, warmińsko-mazurskie obecne. No właśnie. To znaczy PGR-y były po prostu formą administrowania zasobami rolnymi. Taka była forma. Mnóstwo ludzi pracowało. Tak. Ale rzeczywiście mnóstwo ludzi pracowało, mnóstwo obiektów socjalnych się realizowało po wsiach. Ci ludzie mieli pracę, praca przychodziła do nich. Oni nie musieli nigdzie jeździć, nie musieli migrować do miasta, żeby mieć pracę. Po prostu na miejscu tego pilnowali. To po pierwsze. Po drugie, byliśmy państwem, które było praktycznie samowystarczalne. Jeżeli chodzi o żywność, w momencie, kiedy zaczęły się zmiany, ta samowystarczalność, jeżeli chodzi o żywność, nam się skończyła. Ale nie było wolnego rynku. I to jest ta różnica kolosalna. Znaczy, a teraz też nie ma wolnego rynku. Teraz też nie ma wolnego rynku, bo wolny rynek jest tylko z nazwy. Dlatego, że globalizacja wyparła wszystkich małych. Coś zamieniło. Jak się pojawia ktoś, no to natychmiast wielki go wchłania. Zostawia mu tylko brand, markę, ale już własność jest w zupełnie innym miejscu. W związku z tym jakby sposób działania jest zbliżony, wielcy łykają mniejszych, ale wówczas to było po prostu praktyką. Zaś jeżeli chodzi o województwo koszalińskie, ówczesne, wcześniejsze, to było bardzo ciekawe województwo, dlatego że walory, jakimi to województwo operowało, zresztą operuje ten teren tymi walorami do dzisiaj, to była przede wszystkim turystyka, to była sprawa rozwoju elektroniki, która tutaj była lokowana w dużych ilościach, w dużych pieniądzach. W związku z tym, gdybyśmy utrzymali trendy z tamtych lat, dalej byśmy byli bardziej interesujący niż w chwili obecnej. W chwili obecnej jesteśmy raczej zaściankową częścią kraju, raczej zaściankową częścią województwa zachodniopomorskiego i raczej z tego powodu mamy więcej strat niż zysków. Marcin Waszkiewicz.
No tak, jak słucham panów tutaj, no sentyment jest ogromny, bo tak powiem, do dawnego województwa okrzanińskiego i tego, że byliśmy kiedyś jako miasto, tym miastem wojewódzkim. To jest jeden aspekt. No, nie uciekniemy od geografii. Prawda? No, tak jak jesteśmy położeni, tak jesteśmy położeni, i te atuty należy wykorzystywać i myślę, że one wtedy do tego stopnia, do jakiego mogły być, czy w latach 80., czy wcześniej, czy w latach 90., czyli do tego stopnia, do którego mogły być wykorzystane, one były wykorzystywane. A dzisiaj to, że my nie mamy województwa, to nie przeszkadza temu, żeby ten biznes, bazujący na tych walorach turystycznych, się nadal tutaj rozwijał, więc... Wydaje mi się, że to akurat w tym aspekcie biznesu turystycznego nie zaszkodziło. Czy zaszkodziło nam w kwestii na przykład rybołówstwa, brak województwa? Wydaje mi się, że też nie. Ale limity tak weszły. Powiem. Limity weszły, ale one weszły wszędzie. Więc tak, gdyby to tutaj, czy my mamy województwo, czy nie mamy, to jak gdyby nie gra tej żadnej roli. Straciliśmy instytucje wojewódzkie? Tak, straciliśmy. Część została, rzeczywiście tylko szczątkowa taka część, bo raptem zarząd dróg wojewódzkich, raptem ZORT, raptem... No ale mieliśmy szpital wojewódzki, inaczej powiem, on nadal jest spełnia jak gdyby ten walor wojewódzki. Więc tu kilka tych, dwa szpitale tak naprawdę, więc jak gdyby kilka tych instytucji istotnych z punktu widzenia mieszkańca pozostało. Ja i moje pokolenie myślę, że my bardziej patrzymy już nie od 99. Było, tak. Mm-hmm. Ja wtedy kończyłem szkołę średnią, więc wkraczałem dopiero w to życie takie dorosłe i wyjechałem do Szczecina na studia. No właśnie, znamienne. Tak, na uniwersytet, bo u nas nie było uniwersytetu. Więc mogę patrzeć na to, jak wtedy się zaczynał rozwijać Koszalin. I mi się wydaje, że Koszalin miał szczęście do włodarzy. No i nadal ma, tak śmiem twierdzić, bo zarówno prezydent Miekityński, ta ekipa, która wokół niego była i wyrósł z tego Piotr Jeliński i potem on został prezydentem, to myślę, że oni i nadal to ten sam argument użyję, że w tych warunkach, które były i w tych warunkach, które Koszalin miał i tutaj nasz subregion koszaliński, to zostało zrobione wszystko, co można było zrobić, a nawet trochę więcej, bo jak się spojrzy na takie miasta jak Słupsk i rozwój, jaki nastąpi w Koszalinie, a w Słupsku, no to on jest diametralny. No prawda? Tak, ale potem przed 99 rok zupełnie. I ta reforma coś w ale nas chodzi zmieniła. O tym, że po tym 99 roku co się działo, że miasto Koszalin nadal się rozwijało, mimo tego, że straciło status miasta wojewódzkiego, ale poprzez środki unijne, poprzez to, że byli dobrzy włodarze, udało się tutaj bardzo skutecznie te pieniążki pozyskiwać, no to dzięki temu to miasto się bardzo dobrze rozwijało. Tak jak mówię, popatrzmy na Słupsk, jak wygląda tam sytuacja, jak wygląda u nas. No tak. Więc nie ma tragedii. No tak, ale jest na przykład... Też bym wolał, żeby było miasto wojewódzkie. Ale jest na przykład Szczecinek, który był miastem, który jak gdyby podlegał pod Koszalin jako miasto wojewódzkie wtedy. Dzisiaj Szczecinek jest potęgą gospodarczą. Kilkanaście firm o zasięgu globalnym, ale to też, i tak dalej, tak, i tak dalej. I wszystko, ale bazuje to nadal na naszym położeniu. Albo, no to prawda, to drogi i tak dalej. To jest drogi, to jest jedno, no ale głównie to są firmy zajmujące się, no, Kronoszpan, tak mówiąc wprost. No na przykład, i cała, tak. Cała jak gdyby tutaj sieć spółek powiązanych z nią, tak? Oni dają tam pracę i oni tam gigantyczną... Ale panowie, chciałem was zapytać o ten krajobraz po reformie, bo gdzieś dzisiaj jak patrzę z perspektywy tych 20 lat, to myślę sobie, że jednak poszliśmy w złą stronę, dlatego że skupiliśmy się na województwie środkowo-pomorskim, na resentymencie, na pewnym lobbingu i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było wtedy zrobić tak. Trudno, nie będzie województwa, więc skupiamy się na tym, co mamy, budujemy Panie subregion ze Słupskiem. Ja muszę przerwać, bo może naprawdę, mówię o pewnej alternatywie. Tak, ale ze strony Platformy Obywatelskiej nigdy nie było polityka, no niestety muszę wkroczyć tutaj jako też mówiąc o polityce trochę, no bo my jako Platforma Obywatelska nigdy nie mówiliśmy o tym, że województwo środkowo-pomorskie to jest coś, co jest nam niesamowicie niezbędne do tego, żeby miasto się rozwijało. No tak, ale mówię można o wcześniejszych latach. O tych wcześniejszych, wcześniejszych. Tak? No, Jerzy Zaroda. Jerzy Zaroda kiwa głową, więc... No bo jest o czym mówić. A województwo środkowo-pomorskie to był taki pomysł przejściowy. Jak nie będzie województwa koszalińskiego, to żeby zrobić trochę kuku Szczecinowi, to my stworzymy województwo środkowo-pomorskie, połączymy trochę słupskiego, trochę słupskiego pomorskiego, trochę zachodniopomorskiego i stworzymy taki samonośny, który był też argumentowany w różny sposób twór,
który sobie da radę. I wszelkie wyliczenia, które tam robił głównie kolega Eugeniusz Żuber, szły w tym kierunku, że da radę się to wszystko dźwignąć. Proszę bardzo. Niemniej jednak okoliczności były takie, że ja do dzisiaj pamiętam, przyjechał Donald Tusk swego czasu do Koszalina i powiedział, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, nie będzie. No, ale wcześniej był Kwaśniewski, powiedział, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, o środkowopomorskie, będzie. No, stało się tak, jak się stało, nie ma środkowopomorskiego. Nikt ale prawdę. Nikt nie no, mówił prawdy. To były zwykłe panowie, gry. Ale przyjeżdżali inni liderzy innych to partii. Były zwykłe też gry. Mówili, powstanie, nie powstanie, to były powstanie. Zwykłe gry w charakterze takim, słuchajcie, bierzcie, wybierajcie mnie, a ja wam tutaj to załatwię. Na bieżące potrzeby. A ja wam to załatwię. Niemniej jednak, a miasto Koszalin, jako największe miasto w tej części województwa zachodniopomorskiego, jakoś sobie radzi. Tak jak i inne miasta jakoś sobie radzą. Szczecinek także. Szczecinek wygrał, bo wielki inwestor kiedyś wszedł i ten inwestor nigdy nie wyszedł. Ten inwestor się rozwija. Zaś Koszalin posiada... też się świetnie rozwija. Tak, Koszalin posiada małych inwestorów, którzy nie są w stanie rozwinąć się często powyżej powiedzmy 500 pracowników. Mhm. I to jest z jednej strony pewien sukces, bo mamy koloryt, ale też pewien problem, bo nie mamy wielkiego zatrudnienia. No i dlatego mówimy o rozwoju, bo dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że no, po tych 30 latach trzeba coś zdefiniować, trzeba coś powiedzieć. Ja wracam do tego województwa, bo teraz jak myślę przed tą konferencją, tam są tematy między innymi dotyczące województwa, to myślę sobie tak, że skupiliśmy się tak naprawdę, oczywiście to jest pewna figura, którą stawiam, skupiliśmy się trochę na narzekaniu. Nie mamy województwa, straciliśmy status, nie mamy dróg, nie mamy różnych innych możliwości, nie jesteśmy już prorozwojowi, tak? No więc ponarzekajmy sobie trochę. Może wtedy trzeba było powiedzieć, okej, jedźmy do Słupska. Spotkałem się ze Słupszczanami, z prezydentem Słupska, zróbmy subregion. Wolno, wolno. No, ja troszeczkę inaczej na to patrzę, może z racji wieku, jak już stary frontowiec bym powiedział, który pamięta jeszcze tamte województwo. Powiem w tym, i cały czas naukowo jest udowodnione, status administracyjny, im wyższy miasta, tym ono jest bardziej czynnikiem i miastotwórczym i tutaj by województwo również większa dynamika. Jeżeli patrzymy na małe, średnie przedsiębiorstwa, nasza strona koszalińska zdecydowanie była bardziej dynamiczna niż strona szczecińska, bo my możemy porównywać. My nie zyskaliśmy na tym. Absolutnie nie zyskaliśmy. Decyzja, która zapadła akurat o likwidacji tylko naszego tego województwa 17, to była decyzja polityczna. Tu żadne przesłanki ekonomiczne nie miały miejsca. Żadne nie miały miejsca. I dzisiaj nie przeszkadza w niczym, jeżeli na Politechnice Koszalińskiej będzie nazwijmy to, że to taki resentyment, ale ja tak samo myślę, że warto, bo jeżeli się o czymś zapomnie, nie upominamy się, to już przegraliśmy na powsze czasy. Warto, ale to nie przeszkadza wcale, żeby się dostosować gospodarczo zmieniających się warunków. Bo cię kapitał się lokuje, patrzy, gdzie warunki ma, jaką infrastrukturę, czy może rzeczywiście tutaj sobie rozwijać się, jaką kadrę i tak dalej. Także na te warunki patrzy i myślę, że to w niczym nie przeszkadza. A Politechnika, ona stoi zawsze na straży rozwoju tego, naszego tutaj i miasta, i naszego regionu. Nie chcę mówić województwa. Czernia była orędownikiem powstania 17 województwa. Ale oczywiście, jestem cały czas, życzę, żeby jak najlepiej w tych nowych warunkach, pod nową konstytucją dla nauki, żeby tej Politechnice się przezwyciężyła wszystkie trudności i się powodziło. Mimo wszystko gospodarczo swoje walory, które mamy tutaj określone poprzez samą rentę położenia, bo to jest głównie, żeby maksymalnie wykorzystać to. No to panowie, trzeci etap, czyli przyszłość. Dlatego, że o tej przyszłości ja mam wrażenie, że coraz mniej mówimy, tak jakbyśmy się trochę jej obawiali. W którym kierunku powinien pójść rozwój, no już nie powiem tylko miasta, ale całego regionu, bo widzimy, że jednak Koszalin oddziaływuje bardzo silnie na co najmniej obszar powiatu, jak nie jeszcze więcej. Czy to można mieć jakiś pomysł w tej chwili, kiedy wszystko jest płynne, zmienia się? Znaczy, sytuacja jest dosyć trudna, bo samorządy, a mam tu na myśli gminy, miasta, takie jak Koszalin, Szczecinek, one mają bardzo niewielki wpływ na strategię dla całego regionu. Każdy próbuje gospodarować tym, co ma pod ręką i po co może sięgnąć. Budowa strategii dla całego regionu to jest kwestia urzędów i wojewódzkiego, i marszałkowskiego. To one powinny pracować nad tym, by to wszystko skoordynować. Powstał kiedyś oczywiście, powstało RPO i ono w części jako program operacyjny miało
wspomagać pewną strategię realizacji pomysłów regionalnych. Niemniej jednak w związku z tym, iż samorządy lokalne często realizują inwestycje głównie z doskoku, no bo jest pomysł, startujemy, może się uda, a może się nie uda. No jak tu można realizować strategię pod tytułem uda się albo się nie uda? Jeżeli się realizuje strategię, to powinno się wszystko udawać, dlatego że pod to trzeba podłożyć udział środków własnych, póki oczywiście mamy jeszcze środki unijne. Pod to trzeba te środki zagospodarować już wcześniej na etapie budowy budżetu. A jeżeli takich możliwości nie ma, to jesteśmy w trybie przypadkowości. I niestety od 30 lat czasami obijamy się o tą przypadkowość. Trafiamy na pomysł inwestycyjny, bierzemy środki własne, realizujemy inwestycje. Potem się okazuje, że ta inwestycja nie jest prorozwojowa, a głównie ściągnie z budżetu. Realizujemy następną inwestycję, jest podobnie. A sytuacja na dzisiaj, dlatego jest coraz ciszej o tym, co będzie się działo w przyszłości, jest nieco trudna. Państwo jest w sytuacji trudniej, bo jest mocno zadłużone i gminy są mocno zadłużone. Gminy są często na skraju zdolności zaciągania kolejnych zobowiązań. Tutaj mamy problemy z Unią, bo jeżeli w roku przeszłym, żeśmy powiedzmy z Unii wzięli netto 11 miliardów, znaczy nie 11 miliardów, 4,5 miliarda żeśmy włożyli, 11 miliardów na czysto żeśmy wzięli z Unii, no to są te środki, które są zagospodarowywane w poszczególnych samorządach, w poszczególnych regionach. Jak się skończy, bo będzie Brexit, Włosi mają wielkie kłopoty z dofinansowywaniem Unii, Francuzi mają wielkie kłopoty i z tego powodu jakby cicho się dzieje wokół tego, co będzie w przyszłości. Tak jest. To jest problem chyba tego, że nie rozmawiamy też za dużo. Bo jak rozmawiam z parlamentarzystami i pytam ich o zespół zachodniopomorski parlamentarny, to on właściwie w tej chwili chyba nie wiem, czy się w ogóle spotyka. Rzeczywiście nie słyszałem o tym, żeby zespół ten zachodniopomorski się spotykał. Cicho, rzeczywiście wokół tego jest. Ale mi się też marzy, żeby powstała na przykład taka rada rozwoju, która by zrzeszała samorządowców z miast zachodniopomorskich, powiedzmy tam, no nie wiem, od 40 tysięcy w górę, czy od 30 tysięcy w górę mieszkańców. I to by była rada, która mogłaby dysponować pewnym potencjałem, mogłaby mówić o rozwoju całego regionu. No tego też nie ma. No, nie zgodzę się, bo są konwenty, zarówno tak, są związki, marszałek, są związki, są konwent prezydentów, burmistrzów, także oni się spotykają, rozmawiają i mają wpływ na strategię województwa. Także to tutaj ja nie widzę z tym problemu jakiegoś większego. Być może on wynika jak gdyby z braku pomysłów też samorządowców na to, w jaki sposób region powinien się rozwijać. Może to z tego wynika. Natomiast podkreślę jeszcze raz to, bo tak tutaj ta dyskusja zboczyła na taki kierunek trochę, jakby to powiedzieć, trochę defetyzmu takiego się pojawiło. No moim zdaniem nie jest wcale tak źle, bo ten region, zwłaszcza koszaliński, wbrew pozorom, wbrew temu, co kiedyś się mówiło, że to najbiedniejsze województwo mogło być to środkowo-pomorskie, to jak się mówi o Kołobrzegu, Darłowie, również sławno do tego dołącza teraz Szczecinku i Koszalinie zwłaszcza, no to te miasta tą swoją szansę wykorzystały. I to moim zdaniem naprawdę bardziej niż ktokolwiek by przypuszczał kiedyś. Naprawdę się rozwinęły i poszły w bardzo dobrym kierunku. Czy jakbyśmy mieli województwo, pomogłoby to bardziej? Być może by bardziej pomogło. No ale no, tego już w tej chwili nie przewidzimy. Nie jesteśmy w stanie jak gdyby tego przeanalizować. Co do przyszłości i braku strategii, wszyscy w tej chwili, to cisza, to jest z jednej strony, z drugiej strony to są obawy, bo nie wiemy w jaki sposób, w jaki kierunku pójdzie ten rozwój sytuacji w Europie, to co tutaj pan radny wspominał, co się będzie działo we Francji, jak będzie ze składkami, w jakim kierunku pójdzie Brexit. Wiadomo, ale to straszne, że jesteśmy aż tak uzależnieni no od tego systemu. Mamy wspólny rynek, także to no nic dziwnego. Polska może stracić od 0,2, dobrze pamiętam, do 0,4 PKB w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii. Nam się to może wydawać dziwne tutaj w Krzelinie, że gdzieś tam Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej i my tutaj będziemy mieli niższy PKB. No będziemy mieli niższy. Wielka Brytania jeszcze bardziej straci. To wiadomo, no ale w tej chwili są takie czasy, że ten moment jak gdyby takiej prosperity i tego 15-20 lat rozwoju Unii, spokojnego rozwoju Unii, on trochę minął z różnych powodów, głównie dlatego, że te siły populistyczne dochodzą do, zmiana pokoleniowa i przez to siły populistyczne dochodzą do głosu coraz bardziej. Ja bym tutaj upatrywał to niebezpieczeństwo i ciężko w takich momentach nakreślać, to trochę bym, może źle to zabrzmi, ale też z punktu widzenia Warszawy ciężko jakąś strategię, niezależnie kto by rządził w tych czasach, to ciężko jakąś strategię dla Polski obierać, jeśli nie wiadomo, co będzie się działo za chwilę w Unii Europejskiej.
A może to jest tak, że warto wspierać w tej chwili w dwójnasób rynek wewnętrzny i nawet czasami, jeżeli to jest sprzeczne z pewnymi dyrektywami Unii, dlatego że po prostu trzeba się ratować w tej sytuacji. Ale trzeba. Wspólny rynek to jest wspólnym rynkiem, ale każde państwo, protekcjonizm jest rzeczą nadrzędną i to wystarczy na sąsiadów naszych spojrzeć, Francję, Niemcy. Rynek wewnętrzny, to się u nas dzieje, bo transfer społeczny w granicach 80 paru miliardów z budżetu, 1/4 to idzie na ten transfer społeczny, on pobudził niesamowicie popyt wewnętrzny. I to się dzieje u nas. Ale kwestia inwestycji, które by ciągnęły. To jest, bo to jest popyt wewnętrzny, to jest okres, to jest krótki okres. Innowacji i modernizacji. Tak, a nowe technologie, nowe inwestycje, które będą tworzyły właśnie. Jeżeli dowiadujemy się, że jesteśmy gdzieś na końcu tabeli europejskiej, jeżeli chodzi o innowacyjność, a przecież na tym stoi dzisiaj biznes, to trudno mówić w ogóle o rozwoju. To znaczy sytuacja jest pochodną tego, co sobie przez ostatnie 30 lat zmontowaliśmy. Kiedy się zaczęło wypychać z rynku nasze wielkie biura projektowe, przemysł stoczniowy padł. Olbrzymie know-how związane z tym padło. Pozostałe przemysły typu Cegielski i inni padli. Do czego się spodziewać? W związku z tym my w owym czasie mieliśmy 57 tysięcy osób zatrudnionych, wysoko kwalifikowanych w tak zwanych ścieżkach budowy i rozwoju. Dzisiaj mamy zatrudnionych około 4 tysiące, czyli to nawet nie jest 10% tego, co kiedyś. Padły nasze wielkie biura projektowe, nasze... Czy trzeba postawić na naukę i badania? To znaczy problem jest dzisiaj znaczny, dlatego że jeżeli mamy u siebie montownie głównie firm, które są zlokalizowane kapitałowo gdzie indziej, to one realizują swoje potrzeby, jeżeli chodzi o badania, rozwój, w swoich biurach projektowych, oczywiście, czyli poza terenem Polski. I tu mamy problem, bo nie potrafimy dzisiaj skoncentrować dużych zasobów myśli technicznej stajemy i technologicznej się montownią, w jednym miejscu. A nie dokładnie kreatorem. Tak. Ostatnie zdanie, Marcin Waszkiewicz. Nie chciałbym, żebyśmy byli montownią, a nie kreatorem. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem ciekawy tego seminarium, tej konferencji, tak? I jeśli tylko będę na miejscu, to bardzo chętnie też będę uczestniczył w tym i zachęcam w takim razie wszystkich mieszkańców. Bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać, po prostu o rozwoju. Nawet ta nasza dzisiejsza rozmowa wskazuje, że nie jest łatwo o tym mówić. Panowie, bardzo dziękuję. Jan Krawczuk, Marcin Waszkiewicz, Jerzy Zaroda. Dziękuję. Byli moimi państwa gośćmi. Bardzo panu dziękuję. Państwu również. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się.